Ech, no dobra, powracamy do farmy. Nie grałem. O Jezu, bardzo długo nie grałem. Czekajcie, czy ja muszę tutaj zrobić jedną rzecz? Czekajcie, bo tu widzę, że muszę. Tak. Właściwości. Dezaktywuj, aktywuj. Opa, tylko nie mogę się zagrać, pamiętajcie. Musicie mnie bronić przed zagraniem się na śmierć. Więc powiększę sobie siebie tutaj. Czemu nie? No dobra, mamy wiosnę. Wiosna. Pięknie. Podkładajmy tutaj jakieś kwarce, jakieś różne takie rzeczy, bo tu mam tego pełno. Trzeba będzie domek sobie zupgrade'ować, żeby kurde poślubić tą Lię. Odłóżmy to tutaj, to jest Ancient Sword, Gunter może mi powiedzieć więcej na ten temat, to sobie później pójdę po to. To jest jakiś apricot, fertilizery, tutaj weźmy sobie tak. I okej, okay. Dobra, idziemy do zwierzątek, tutaj obciąć naszą owcę. W ogóle wszystko, a nie, zobaczcie, że nawet nie muszę ich karmić, kurde. One tutaj wyżrą po prostu wszystko jak leci. Będę musiał im chyba zrobić parę dni. Będę musiał im parę dni zrobić tego. Pak, pak. Parę dni takich będę musiał im zrobić, które będą... wiecie, typu... A dobra, to jest ta trufelka. Tylko gdzie on te trufle będzie, kurde? O. Dobra. Parę dni po prostu pozamykać, żeby... Żeby nie było przypału z tym, dobra, to jest Zuzi, Zuzi już tam doiłem. Come on. No come on. Jest, raz. Okej, okay, ile mam tutaj goat milków? 4 goat milki. Czy jeszcze jedną krowę muszę jakąś ten... Gdzie ta krowa jest? A, Bane. On pewnie siedzi... Bane'a? Muszę wydoić? Nie, stój! Stój, już widzę, że już chciał uciekać. Ahmed. Bane. Dobra, Ahmed nie ma mleka. Teraz z tych krów. Adrian. Gdzie jest ta krowa? Teraz krowa nie dała mi mleka, Cornel. Która mi nie dała mleczka? Halo, halo. Ale czy to jest Cornel? Cornel. Zuzi. Zuzi nie ma. Czemu wy nie macie? Halo. O, jest, dobra. Muczka. Dobra. Ja pierdzielę. Świnia jeszcze trufli nie kopie. No właśnie, nie wiem. Albo ich nie widzę, tych trufli, albo nie wiem co. No, ale będę chyba musiał zamknąć te zwierzaki na chwilę. Bo jeżeli ich nie zamknę, to... Najzwyczajniej na świecie wyjedzą mi wszystko tutaj dookoła. I będzie przypał. Będzie przypał. Ja się pociągnę, tak, że oglądałem dalej, bo fajnie się słuchało, jak podcast. Ale czekaj, podcast czego? Jeszcze raz, what? Czy co? No właśnie te trufle, to on tam sobie tam łazi i chyba wykopuje, nie? Dobra, zróbmy sobie tak. Odkładajmy, u jakie tutaj epickie mleka, te, boże, jajka mamy. Raz, dwa, trzy, legendarne jaja. No tu chyba jeszcze jedno jest jakieś małe jajko, o tutaj kura się nie postarała. Totalnie się nie postarała, raz, dwa, trzy. I tu jeszcze mamy goat milka, jednego, pyk. I okej, zobaczmy tylko jak my stoimy z upgrade'ami. Organize, dobra, zorganizujmy sobie. Bo teoretycznie moglibyśmy pójść, kurde, tutaj zrobić... tylko potrzebałbym drewna, tu jest hardwood, to jest spoko. Spoko, że hardwood. Konia by wypadałoby, kurde, zrobić sobie jak nic. A gdzie jest drewno? Czekajcie, bo gdzieś tu miałem mieć drewno. Okej, okay, 600 drewna. 600 drewna, ileś tam kamienia. 200 kamienia mamy tutaj. Staram się, ile kuchnia będzie kosztować. Czekajcie, tylko sobie tą wikię wezmę. Wikia. Wiki. Official Stardew Valley Wiki, let's go. Akceptuj. Kurde, Stardew Valley na tego, na Switcha. To by było zajebiste. Wejdźmy sobie na Carpenter. Gdzie to jest? Carpenter, Carpenter, Carpenter Shop. I zobaczmy, jaki tam upgrade kosztuje. Traktor, a nie kunia. Traktor. Moniczka chyba się na mnie obraziła. Moniczka! Monika! No nie, nie kocha. 450 Woody, 10k tego. Dobra. No to pójdźmy zrobić to. Ja już teraz... A, dobra. Górą będzie szybciej zdecydowanie. Let's go! Świnia kopie dopiero jak urośnie. Ona chyba już urosła, o ile dobrze wiem. No, jest i miodek, patrzcie, jaki ładny.
Wild Honey. Czyli dziki honey. Kurde, powiem wam, że im większa ten... O, cześć Moniczko. Co? Być lasagna. Jest taka piosenka. Wiesz o tym? PewDiePie sobie takie robi, takie and then bitch lasagna. I później ta taka, wiesz, ta taka typiara, co ma tutaj, która? Sweet Anita, o. I później ona posłuchała to i też tak bitch lasagna, wiesz. Ale dobra, wiesz co, chyba nie. Bo ty musisz spać, myszku, bo ty nie możesz ten... Bo my będziemy grali pewnie do milionowej w nocy. Stój tu, kochaj mnie. Kochaj mnie, o i płaczę. Płaczę, czemu płaczesz? Nie płaczę. Popłakałem dziewczynę. Nieprawda. Masz łzy w oczach. No bo nie chcesz ze mną grać w farmę. Chcę grać, tylko że ty... Dobrym farmerem, a ty nie chcesz. Bo masz jutro do pracy, no. Ale farma jest fajniejsza. Ale farma jest fajniejsza, musisz farmić kasę w prawdziwym życiu. Ale farmię. No ale to położę się znowu o 4 w nocy. Boże, popłakała mi się dziewczyna. Totalnie. Stoi tutaj z zapłakanymi oczkami, ale ty jesteś byksa. Nie płaczę. Masz zapłakane oczy, ja nie wiem, to jest... Ja cię znam. Robin z request, dobra. Co? Masz tego? Ale lasagne nie dotykaj. Co? Nie dotykaj lasagne. Nie, ej, stój tu. Czy ty podgrzewasz teraz moją lasagne? Moja lasagne? Nie, nawet nie masz się, nawet nie tykaj. Zamykaj to. To jest moja lasagne, trzeba było sobie wziąć. Oh my god. Boże, ile czasu zmarnowałem. A, muszę przejść do Guntera jeszcze. Wszystko mam na szczęście podlane. Elegancko. Drama. Kobieta podgrzała lasagne i zjadła. Totalnie po prostu disrespect. O Jezu, co to jest? O Jezu, jakiś znalazłem coś, nieźle. No, nie chcesz dać jej grać, to ten. Nie, no serio, Moniczka musi ten, bo jutro ma do pracy, ja wiem, że to jest Moniczek i ona, kurde, będzie się obijać totalnie. No i nie ma rewarda dalej. Jakieś książki tu się jeszcze trafiły. Dobra, coś tutaj jest. Czekaj, z tym, czy coś z tych książek mogę się dowiedzieć. No tak czytać to wszystko. Dobra, jest. Ale jest to pomieszczenie z tymi naszymi wszystkimi artefaktami. Wow, patrzcie. Myśmy prawie wszystko od tego, prawie wszystko już odblokowaliśmy. Ukradła mi lasagne, być lasagna, moi drodzy. Być lasagne. Nie chciałeś grać, to ten. Ten tryz musiała zjeść. O, nie wytrzymam. No, nie wytrzymam, trzeba będzie zaraz zrobić sobie tego. Wyprawę. Zobaczmy, czy jakieś muszelki się pojawią, kurde. Takie ładne, jakieś fajne. A, nie, ale są robaki. A nie, dobra, są jakieś. No i oczywiście kolejna książka. Dobra, znaleźliśmy Lost Book. Weźmy sobie muszelkę. Świetnie. A to co to będzie? Dobra, to nic. Gdzie jest muszelka? Nie, to jest jakieś... Drewno? Nie, haczkę. Też nie działa. Muszelek nie ma! I zobaczmy, czy tego, dobra, widziałem tam, że są muszelki, ale zobaczmy, czy ja mogę sobie kupić jakąś nową wędkę, tak swoją drogą. Ona chyba kosztuje 7 koła? Bamboo, pole, bait, fiberglass, to jest to, co ja mam. Ja nie chcę, myszku. Ale to jest ten serek. Ja wiem, ja wiem, ale tylko patrz, ja tylko wezmę takiego dziabka, takiego o. A resztę sobie ty zjedz. Właśnie ci taką ukryłam, taki... Ale to ty sobie zjedz, bo to jest twój. I co, dobry? No chyba, że przyszłaś przetestować go na mnie, Jezu, to ty. Jest dobra, ale podróż go mocniej. Mm.
Dobry. Ale gorszy niż moja lasagna. Być lasagna. Zapowiedziałeś wyzwanie swoje w Dark Souls 3 i troszeczkę liczyłem na twoje wypociny. Znaczy, chciałem zobaczyć moje wypociny. Mimo wszystko, cokolwiek tam grasz, fajnie się słucham. Mam cię zminimalizowanego i gram w WoWa. I czasami zerknę. Znaczy, no... ja mogę pogadać na jakieś różne tematy, co byście tam chcieli, tylko... ja lubię na przykład o WoWie gadać w WoWie. Jak jest taka farma, to lubię sobie pogadać o różnych takich innych tych tematach. O, na przykład temat zarzucę. O, o. Event! Ale bym sobie napił się czegoś, zaraz naleję sobie picia. Ale nie może dosięgnąć jabłuszka! Chyba ją podsadzę zaraz. Oh, Johnny, you scared me. Boże, jestem takim creepem aż normalnie. See that fruit over there? It looking delicious, doesn't it? But I cannot reach it. Dobra, pomożemy jej. Yep! Ah, thanks! Okay, got it! Dziękuję bardzo, myszu. Jesteś kochana. Ja chciałem sobie pójść sam zrobić. Ujuk, się zjada, zjada. Ale się zjada, zjada. You're stronger than you look. Patrzcie, jak mnie pochwaliła. Masz gryza. I elo. Wpierdziliłem całe jabłko. Zerwij wisienkę, Jezu. You know, I just realized something. Even if I'm an art career is a flop, I always have a friend to catch me on the way down. What you say? What you even mean? Oh God, you did. What you... Ona mnie nazwała przyjacielem. So I put together a surprise. Zrobiła dla mnie tego. Just a little picnic for us. Zrobiła piknik. This is a vegetable medley with a special spice blend. Ooh. And this is a fresh salad made from greens that I forage right here in the forest. Ej, sałatkę nam zrobiła. Johnny, I just want to say thank you for helping me get one step closer to becoming a real artist. Oh, distant voice. Well, well, well. What have we here? Przy tej były. Oh, damn. Kel? Oh, shit, przy tej były. Boom, boom. What the hell are you doing here? Didn't you see me at the art show? I came all the way from Zuzu City to see your sculptures. And to get you to come back with me. I want things to go back to the way they were. I miss you, babe. Yuck. Don't call me that. You never supported my art before. Now that I had some success, you want me back? You make me sick. Hey, come here. Ooh! Punch Kel in the face? Try reasoning with Kel. Ja tutaj zaraz sprawdzimy coś, co jest dobre. Bo ja chcę, żeby moja miłość była najlepsza. Jestem takim creepem, że sprawdzę w internecie, co powinienem zrobić. Pizdać mu w ryj, czy nie? Zastanawiam się. Piknik. Dobra. Dobra. Okej. Fuck! Dobra, nie, dobra. Simple-minded bumpkin, okej. Pizła go w ryj! John is a better man than you in every respect!
Now get out of here and never come back! Let's go, Johnny! I don't think hell will be bothering us anymore. Ale mu przyjebała. Generalnie to, jak ja bym mu przyjebał, to nie miałoby to znaczenia. Ale wtedy by powiedziała, że ojej, to tak to nieładnie, ale jakbym powiedział, jak próbował z nim rozmawiać, to ona wtedy sama by przyjebała mu, więc jolo. Kobieta się za ciebie musi bić. Ja nie jestem takim prostym człowiekiem, który swoje problemy oraz jakieś różnego rodzaju tego typu rzeczy rozwiązuje siłowo. Is unmarried and have a kid available for shit. Relationship with each woman to 10 hearts, then... Enter a holy house will trigger a cutscene. Expand. Pass a rubbish from the cutscene will consist of a gossip session. No rabbit inventory on battle will about the player. A group event. Okej, dobra, to nie marriage. Yeah, may offer you a gift. A dobra, to jest ten marriage, dobra. To już wiem, o co chodzi. Ja wolę problemy rozwiązać Googlem. Teraz coś powie, no, Nexus to pizda, nie mężczyzna, nie? Ale jakby, jeżeli są takie osoby, które na przykład w ten sposób, znaczy jeżeli by na przykład ten koleś zaczął szarpać ją albo robić jakieś różne dziwne rzeczy, to by dostał w ryj. To żeby nie było, nie? Ale... Jeśli kurde, to się na razie jeszcze jest rozmowa, to przecież ja nie będę takim dobra, baby, zajebać mu w ryj, nie? To jest takie trochę dla mnie proste. Proste, bardzo takie... Jak to powiem, niskich lotów. Zależy kto, nie? Są samce alfa i są normalni ludzie, moim zdaniem. Nie mówię, że bycie samcem alfa nie ma jakichś swoich plusów czy coś. Bo niby spoko, niektóre lożki lubią, że tak to powiem, tego typu gorylów. I to w zasadzie, wiecie, jeszcze bardziej podkreśla niż uwłacza. Natomiast myślę, że trzeba być spokojnym w życiu i tyle. Wow, ale te tutaj są, w zimie są trudniejsze. Politycznie twierdzę. A kiedy jesteś męski, już mi stanął. To fajnie. Łobuzkoła najmocniej. Nie, to jest tak, jakbym w zasadzie ja rozwiązał to, tylko że nie chciałem po prostu jakbym... Bo w tej grze to są zaprogramowane różnego rodzaju zachowania, nie chciałem wyjść na pipkę. Co, żeby mnie kochała? Żeby mnie kochała? No tak, tak czy siak dostałby w ryj, natomiast... Lia by powiedziała, że o, to takie, to taka, że to ta przemoc jest taka niemiła, niefajna. Łobuz kocha najmocniej. O mój Boże, dobra, wszystko jest nałoterowane. Cheesy zrobione. Mamy ładnie tutaj wszystko porobione. Ale temat, moi drodzy. Ja, moi drodzy, poniekąd lubię wieś, nie wiem jak wy. Brzmi to trochę śmiesznie, ale wieś jest bardzo fajna. I jakby wiadomo, że część z was może mieszkać na wsi i w ogóle zajebiście, że macie fajny internet. Tak swoją drogą, w takim razie. Niemniej jednak, ja na przykład swoje młode lata bardzo często spędzałem na wsi. Jak byłem mały, to mnie, żeby to nie zabrzmiało jakoś źle, ale rodzice mnie wywozili na wieś. Stąd też może dzięki temu nauczyłem się takiego spokoju. Ale jakby do dziś dzień pamiętam, że właśnie takie ciepłe, fajne, letnie dni spędzałem gdzieś tam na wsi. W zasadzie za dzieciaka, nie? I bardzo często się tak robiło, zresztą, nie wiem, moi rodzice, też mój ojciec zresztą mi opowiadał, że on to uwielbiał jeździć na wieś, dlatego że jakby to się kojarzyło właśnie ze spędzaniem wolnego czasu i że to było takie właśnie fajne, że to była forma zabawy, nie? Że jest lato, można pojechać na wieś i różne rzeczy porobić. I pamiętam, różne rzeczy robiliśmy, kurde, na wsi, jakieś tam, kurde, karabiny z desek, czy jakieś tam różne, po prostu wziąć gwoździa, zrobić jakiś karabin, jakieś tam różne rzeczy. Fajnie, fajnie było, taka sielanka trochę, można by powiedzieć. Pamiętam u dziadków na wsi, to jest mega relaksujące, ja powiem wam, że może dzięki temu właśnie nauczyłem się być takim spokojnym człowiekiem.
Wiem, że to nie brzmi, jakbym był spokojnym człowiekiem, ale... ale to jest naprawdę mega, mega fajne. Ja uwielbiam właśnie wieś za to. Ja, może posegregujemy sobie jeszcze w międzyczasie tutaj szybko te rzeczy, bo może tak. Materiały, bo tu są złota, goldy. Tak, to są materiały, okej. Zobaczmy, czy coś tutaj nie pasuje. Ten fiber weźmy, klej niech tutaj jeszcze będzie. To będzie spoko, ale zobaczmy. Na przykład te monster rzeczy moglibyśmy dać gdzie indziej. Tutaj, bo to są rzeczy do bundlów, więc w zasadzie mógłbym wyciągnąć wszystkie te rzeczy bundlowe. W razie czego. Sunflower. I to. I damy to do jednej skrzyneczki w sumie. Organizujmy. To są przedmioty i tutaj mógłbym tego kisiela wrzucić. Tutaj fiber też jest tak swoją drogą. Fiber odłóżmy. Tutaj są rzeczy bundlowe w sumie, ale to musiałbym to wyciągnąć, to. Sushi roll to jest jako sprzęt, muszę to tego posegregować. Miałeś rolników w rodzinie, czy po prostu działeczka? Znaczy bardziej to było po prostu pojechać do, na przykład do babci, nie? Gdzieś tam mieliśmy rodzinę, która mieszka sobie na wsi. I po prostu przyjeżdżaliśmy na lato, nawet poza latem też tak było. Natomiast jakby w rodzinie pełno mam ludzi, którzy właśnie gdzieś tam na wsi mieli jakąś swoją rolę. Pasiekę, czy może jakieś tam sady i tego typu rzeczy. Więc jakby poniekąd mam w sobie takiego wieśniaka trochę, mógłbym powiedzieć, chociaż ja bym nie nazwał tego, że to jest coś złego, szczerze mówiąc. Jak jest się ze wsi, prosty człowiek. Z jednej strony to jest takie chillowe miejsce, naprawdę. Jakby do dziś dzień pamiętam, jak sobie przysiadywałem po prostu na ganku z moją świętej pamięci babcią. I babcia robiła, w zasadzie to już prababcia, robiła herbatę i szyła na drutach i nauczyła mnie szyć na drutach. To jest coś, co... Znaczy dzisiaj to już... Nie wiem, czy dzisiaj dałbym radę coś zrobić, ale to było mega spoko, naprawdę. Fajnie mieć w rodzinie tego rolnika. Ja też trochę się, że tak to powiem, bawiłem w rolnictwo, znaczy rolnictwo. No bardziej moi rodzice założyli sobie tam farmę, krowy mleczne i jeszcze wcześniej były gęsi w ogóle, więc mieliśmy gęsi. I te gęsi były chyba jak na drób po prostu robione były. Więc pamiętam to, chociaż do tego nie przykładałem w ogóle ręki, ale później przy krowach też pomagałem, jeśli chodzi. Go stream z szycia. Mam takie szydełka. Go boys. Cześć wszystkim. Siemano, cześć. Wanna go to bed? Yes, I want to go to bed. Odblokowana. Forging level 10. Ok, artisan goods, wine, cheese, oil worth 40% more. All crops grow 10% faster. O kurde. Teoretycznie to jest zajebiste, bo wszystkie rzeczy jak cheese, oil i tak dalej. Są 40, to majonez i tak dalej. 40% więcej majonez. Agriculture jest to 10% szybciej rośnie wszystko, więc to też jest fajne, ale... Moja działka miała, kurde, chodziły samopas. Nie, to była taka farma, że tam było naprawdę bardzo dużo tych gęsi, nie? Że to taka... Dobra, team majonez, let's go. Foraging, Axe Proficiency, Wild Berry Harvesting i Warp Totem Farm. No wow, mogę sobie robić takie totemki. Trochę tutaj powinniśmy zarobić pieniądzów, chociaż trochę. To nieźle. Teraz musimy zobaczyć, jak tam dzień będzie. Jak tam duchy, czy będą dobre, czy niedobre. Oh kurek, weather report, Kozu 5. It's going to be clear sunny day all day. Fortune teller. Spirits are neutral today, czyli dzisiaj są neutralne, okej. Gunter. Oh, good morning, Mr. Johnny. I hope it's not too early. Well, I just wanted to stop by and thank you in person for all the wonderful artifacts and minerals you've discovered. You've done so much for one person. In fact, I've just received a letter from the office of the Regional Secretary of Artifacts. We're being honored with the... Covered Gold Shovel Award from our significant contribution to the field. And it's all thanks to you. Well, I should get back to work. I tyle? Czy jednak? Oh, I almost forgot. I have a gift for you.
It's an old key that has been sealed in the museum vault for at least 100 years. It's a little rusty, but still beautiful. Old rusty key! A, czyli możemy teraz do kanałów podejść. Że tamta już tu kurde pracuje. Dobra, mamy tutaj parę rzeczy do zebrania. Parsnips. Parsnipsy! Parsnipsów potrzebuje 5 zachować sobie. No, jeszcze tych parsnipsów tutaj mam trochę? Kurde, ten się nie da przejść, masakra. No to jeszcze sobie rośnie. Parsnipsów muszę zachować sobie tutaj 5. Kurde, bo to muszą być ten. Dobra, weźmiemy sobie tak i zasadzimy jeszcze tych parsnipsów. Okej, let's go! No pietruszki! Pietrucha grucha! Let's go! Zobaczmy tutaj jakiś ten. Już są soczki jakieś to gotowe do odbioru? Nie, jeszcze nie. Ale pójdziemy. Okej. Nie wiem, po domku całym. Co tam gadacie? Co tam gadacie? Ej, dzisiaj Friday? Friday, dobra, zajebiście. Myślałem, że on kurde zamknie sklep ten pierre. 35 copper ores. I mogę zatrzymać je. Okej, okay. Zaniesiemy do niego ten. It's locked. A, dobra, bo to 9 PM. Dobra. Okej, okay, to sobie połowimy do 9. W takim razie. Podejdźmy sobie do rzeczki. A ten, kto to jest? A, to jest Kent, dobra, nieważne. Sewer. Teraz będziemy mogli wejść do tego. O Jezu. Nie wziąłem okulary na stream? Mam okularki takie gamingowe. A takaś mała rybka bym powiedział. Perfect. Jakaś smallmouth brass, to jakaś szprotka czy co? Yeah, algi. Masz kanały do otworzenia za sobą. Tak, wiem, ale to nie to chyba. Tylko tam z tamtej strony. Tak mi się wydaje. Ja zobaczymy. Takie łatwe ryby, kurde, tutaj się. Tą wiosnę. Nauczyłem się już łowić rybki. To dobrze. O Jezu, to ja rzucam, kurde, nie wiem, co zaczęłam. A, bo to można wycelować. Kanały, dobra, do kanałów jeszcze zejdziemy. Do kanałów jeszcze zejdziemy, moi drodzy. Kto tam Kent? Opowiadaj mi, co tam u żony. Zapomniałem, ty nie masz żony, ha. Dobra, sewersami. O kurde, miał być perfekt. Ale przeholowałem, nie ma perfekta. No i w rzece, kurde, słabe ryby. Słabe ryby, ale bioro. To jak kanały pod Karlin. Były, kurde, były kanały pod Karlin. A to czekajcie, bo to... To nie w Karlin, tylko Thais. Było Thais. Ja później... jak generalnie tak zaczynałem grać w Tibie, to zawsze było only Venore. Wszyscy do Venor szli, później na Swamp Trolle na Venorach. Ale później... generalnie się wszystko pozmieniało. I... tego... i wszyscy zaczęli w Thais, bo kolega kupił sobie domek, bo tam chyba kupił postać w ogóle, czy coś tam, nie wiem, albo wylevelował jakąś tam część. Nie, właśnie już nie pamiętam. I wszyscy tego... wszyscy do Thais zaczęli chodzić, jakby tam zaczęli mieszkać. I właśnie z Thais bardzo łatwo było przejść na Fibulę. Fibula. I tam były roty na Fibule. Yeah. Venore była największa mafia. Pietrucha posadzona. No co ty, zawsze Karlin i Ghostlands na Torii. Szedłeś do Karlin, to byłeś kimś. Karlin mi się zawsze kojarzyło z takim miastem dla może nie dla VIP-ów, tylko zawsze było takie Karlin, ja w ogóle nie wiem co to jest Karlin. Holy shit. Więc tak miałem takie. Boże, one to są zjarane ryby, zobaczcie, mają czerwone oczy. Zjarane ryby. Nie, odłóżmy to. Idźmy się zająć zwierzątkami.
Czekajcie, bo tu muszę zrobić tą moją ścieżkę. Trochę muszę. Więc sobie kamyka. Daj kamienia! Jest kamień. Tu jest kamień. Tak za 40 kamienia i przerobimy to na dróżki. To jest droga. Zaraz tu zrobimy infrastrukturę, moi drodzy. Dobra. Dobra, i weźmy teraz tu postawmy. Scarecrowa. Okej, wszystko ładnie. Boże, te krowy wyglądają tak. Nie. Zamykamy. Dobra, obcinamy kostkę. One wyżrą wszystko. Kamil, nie ma mleka. One wyjedzą wszystko totalnie. Szkoda, że nie ma jakiegoś takiego czegoś, co będzie tego. Co sprawi, że można te krowy i w ogóle i wszystkie świnki jakoś poklepać, bo ja nawet nie wiem, która jest poklepana, która nie jest. Dobra, ile mamy tutaj mleka? 3 mleka, jeszcze jedno mleko. To jedna krowa gdzieś tam się schowała? What the fuck? Ej, ja będę musiał na noc je zamknąć, bo one wyżrą wszystko po prostu. Zobaczcie, że tu już nic nie zostaje. A któraś krówka nie dała mleczka? Która my? Mućka nie ma mleczka. A chyba dobra, ta tutaj chyba tutaj nie ma. Halo. Adrian, dałem mleko. No i elegancko. Dobra, na noc je zamknę, bo widzę, że trochę ciężko się robi z tym. No tutaj zrobię do wybiegu. Dobra, i tutaj jeszcze zrobię dróżkę. Wypadł mi stąd! No wypadł mi stąd, kurde, durne krówska. No nie wytrzymiem. Ja pierdzielę. W dupie was mam, w dupie was mam. Wup. Let's go. Zauważyłem, że ludzie, którzy grają w Tibie, nadużywają XD. Czy ja nadużywam XD? Boże! Czy wy możecie sobie pójść stąd? Zaczynam podejrzewać, że robicie to na złość po prostu. Dobra, jest. A czy tutaj też mogę pod tym walnąć? Nie, to jest ten. Dobra, nie mogę. Ale dobra. Zaraz domek będzie gotowy i teraz tylko, żeby wziąć i ten, i zrobić marriage, to trzeba będzie bodajże w dzień jakiś, najlepiej chyba deszczowy, przejść się gdzieś na jakąś plażę i kupić amulet. Jak się kupi amulet, to wtedy ten. A czekajcie, bo tutaj możemy. Musimy zrobić ten domek za chwilę kolejny. Widzę, że naprawdę tutaj grzybki się robią, zajebiście. Musimy to jakoś rozplanować, bo widzę, że tutaj kurde jest tragedia z infrastrukturą. Czy co? Weźmy tak, o to zniszczymy. Ile mam tych jeszcze tej dróżek? Mało. Dobra, tam. Mało trochę. Mało. No nic. Najpierw droga, potem płotek. A, okej, dobra. To już tak zrobimy. Następnego dnia będziemy mieli już kuchnię zrobioną. Droga i później płotek. Nice, dobra. Wszystko ładnie, pięknie. Tutaj możemy dorobić sobie drogi. Jeszcze trzeba będzie poszerzyć te drogi i zrobić je jakoś ładnie. Tu musimy zrobić też sobie jakiś taki, taką dobudówkę. Zastanawiam się, czy by tutaj nie zrobić dobudówki. Shed po prostu zrobić taki. I powkładać tam wszystkie maślarki. Albo dać to gdzieś tutaj, ewentualnie. Zastanawiam się, bo to jest sad.
Ale tu bardzo ładnie by to wyglądało, więc musiałbym to wyciąć trochę i generalnie tak oczyścić, ale tu jakbyśmy zrobili shed. O, tutaj na wszystkie półprodukty do przerobienia, tu byłoby spoko. Tu byłoby naprawdę super. Hi, buy trade Apexis Crystal. O nie. Buy. Ale dobra, czekajcie, bo tu musimy kupić sobie tak, o, keg. O, kegi musimy narobić. Do kegów możemy też coś wkładać. Tu możemy jakiś hardwood gold bar slime oil maker. Makes Gourmet truffle oil. Okej, okay, co mogę z tego zrobić? Fiber pine tar. Pine tar, właśnie. Pine to była ta brzoza? Nie. Kurde, teraz pine tree. Fuck, już teraz zapominam. Musimy zrobić, dobra, poróbmy tutaj najpierw, pokraftujmy sobie rzeczy, bo zaraz będzie. Tak o, będę potrzebował na pewno trochę slima. Dobra, weźmy całego slima, weźmy całego drewniaka, jakiego mamy. Drewniak, kamień. I teraz tak, refined quartz by się przydał. Ale widzę, że z refinowanego kwarcu tu mamy tyle, że zobaczmy, co potrzebujemy najpierw na kega. Copper i iron. A czy ja iron mam w ogóle? Irona nie mam. Oho, ho, ho, ho. To trzeba pójść na ekspedycję. Dobra, a to będę potrzebował copper bary. Dobra, czyli copper bary, okry. Ja pierdzielę. Staircase. Use this to move down a level in the mines. A czy ja mogę sobie zbudować własne schody, żeby przejść niżej? Pine to iglaste, sosna, sosna, przyszła sosna. Jezu, neksuro. Stone display sign. To będzie na pewno potrzebne. Hardwood sen. No dobra, no dobra, to w zasadzie bardziej to my byśmy potrzebowali irony porobić. Iron bara jednego, czy jednego kega bym mógł zrobić, ale też tak się zastanawiam. Dobra, więc co, najpierw pójdziemy pofarmić. W takim razie najpierw pójdźmy pofarmić, a później będziemy kombinować. Odłóżmy na razie to. To jest jakiś trash, więc trash można włożyć w ten green algae. Nie wiem, czy coś z alg można zrobić. Czy z alg zrobię gemora? Na przykład z alg tutaj. Tu, nie? Nie, nie mogę. No niestety. Z fiberów też nic nie zrobię. To z patyka zrobimy sobie drewno. Na pewno w traszu. Traszarka. No pa. Pójdźmy do kopalni i pokopmy sobie. Bo widzę, że znowu mamy trochę słabo. Tytuł streama dalej Warcraft 3. A, dobra, bo to tak muszę. A nie, dobra, tu powinno już być zmienione. Przepraszam na emocje, ale powinno być zmienione. To już nie moja wina. Co to jest? Weeds. What? Smoke weed every day? Co to mi się tu porobiło się? Ja dalej kosy nie mam dobrej. Dalej mam takie słabe wszystko. Let's go, idziemy. A, miałem przynieść temu zadanie, to chyba było. Gathering. 5 p.m. On chyba do 6 będzie chciał 35 copper orów. Dobra, 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 dobra. Szybko, szybko. To było gdzieś tu. 5:10, dobra, dobra, dobra. Come on, come on, come on. On chyba do 6 pracuje, więc powinniśmy raczej zdążyć w piątek. Pójdziemy sobie tu. Widzę, że tu mamy już coś gotowego. Town. Bo questa skończymy sobie wtedy. It's locked. 4 p.m. Naprawdę pracuję do 4. Co za śmiecik. Dobra, mines. Idziemy do mineców. Let's go. Nie wiem w zasadzie, gdzie będzie ironu najwięcej. Zejdźmy sobie na 55. Au, 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 au. Sap. To nieźle. To nieźle. Mnie tutaj kurde biją. Ja zapomniałem, że ten. On jest powolny strasznie. Nie! Uff. Dziękuję bardzo. Idziesz ten? Co idziesz? Idę do łóżeczka. Dobra. Cię musiał wciągnąć, kurde. Dobra. Winda, dajmy na to na 40. Przejdźmy się. Zobaczmy, czy na 40 będzie więcej tego. Ale jest irona. Uuu, i to irona tyle, że to mi się podoba. Tyle irona. Pyk, pyk, pyk. Jeszcze tutaj. Dobra. Robi nam się przejście. I super, tutaj będzie dużo.
Szkoda, że mamy tak mało tego. Tak mało. No to tą broń tam słabą mamy strasznie. No bo tutaj coal z tego będzie, więc ten coalingi to warto zabić sobie. Schodzimy na dół dalej. Tutaj trochę wpadło rzeczy. O Boże, ale mnie to zrobiło. Dobra, skasowane. Jako, że szukamy, to idźmy dalej. Tutaj bat widzę się pojawił. I dobrze, poszliśmy dalej. O Boże, z siekiery mu przywaliłem. Dobra, kopiemy sobie. W tytule dalej Warcraft 3, Resident Sleeper 2. O Jezu, to ja nie zmieniłem jeszcze tytułu tak swoją drogą. Ale dobrze, mam już tutaj przy nas wszystko ładnie, pięknie. Tu zejście dalej na dół. Zniszczmy to sobie. Tak, irona nie potrzebowałem i patrzcie, kurde, nagle jednak iron jest potrzebny. Szkoda, że przewaliłem tego questa, to łatwa kasa była. Ametyst tu jest. Dobra. Kurde. Au. Co się stało? Jak włączyłam światło, to brzmi jakby się paliła. Brzmi jakby się paliła? No. Czekajcie, bo żarówka się zepsuła chyba. Tak, której wiesz, nie wymieniliśmy, ta starsza. To nieźle, to nieźle. Coś tam rzeczywiście skrzeczy ta żarówa. Te coalingi to ja bardzo chętnie zabiję. Ja będę musiał kupić ten miecz. Ile ten najlepszy miecz kosztował? Zaraz zobaczymy. Wejdźmy sobie tutaj na Wikiem. Mam ten Carpenter Shop, to jest ta Lia. Stardew Valley, then tools, weapons. Large item. Najlepszy jest Galaxy Sword, Lava Katana. Lava Katana za 25, after unlocking mines. Czyli Lava Katana jest najlepsza? Level 90 chest, bone sword. Ekran nubie. O! Przepraszam, już. Flatshion. Która jest najfajniejsza broń? Zastanawiam się, która będzie najlepsza broń. Speed sword. Ciekaw jestem, czy coś jest. Znany streamer spłonął na swoim live'ie. Trochę tak. Trochę tak bardzo. Młotki. Unobtainable weapons. Okej. Okay. Starałem się, który byłby najlepszy swordzik. Ktoś mi kiedyś mówił o tym, który sword był dobry. Ale teraz już w sumie nie pamiętam. Level 6, 7, 15, lava katana. Steel Flacion. Zobacz shota. Dobra, mi się trudno. Skoro jeszcze trochę ironka tu sobie nazbierajmy. Przy okazji trochę tamtego. Notatka. Dobra, tego tu będziemy musieli skasować. 80. W ogóle nie wiem, dlaczego pojawiają się dwie liczby. Dlaczego? Wie ktoś, dlaczego dwie liczby się pojawiają? Jak atakuje? Są dwie różne liczby. Nie rozumiem, o co chodzi. A trochę kamienia przy okazji sobie zdobędziemy.
No, come on, come on. Boom. 19, 18. Co to za damage z tyłka? Jaki ten dobry ma damage? 20-32. Idźmy na dół. Coś tu jeszcze będzie. Slimy glutki. Zbierzmy sobie to. Powoli trzeba będzie wychodzić stąd. Zobacz szoty. Zobacz szoty. Pik, 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 pim. No, zobaczymy, czy coś tu jeszcze nam się trafi. Zejście na dół. Let's go. Raz, dwa, trzy. Oh shit. Zada mi obrażenia. Ale twarde. Twardkie, a nie miętkie. Come on, to jest coal dobry. Uuu, dwie drabinki od razu. Te kuleczki są fajne, bo one dropią tego węgiel. Węglowe kuleczki w sumie. Żarówki nie umie wymienić ten. Że co? Że a żarówki już umie wymieniać. No, taki ze mnie mądry 16-latek. Pierdziele. Czeka mnie los jak Makulkina. Tego gościa co tego. Gościa, co grał Kevina samego w domu. Dobra, niby 12, więc trzeba już zaraz spadać, ale jak już... Skoro tu już jestem, to mogę i wykopać te dwie rzeczy. I spadamy. No nic nie widzę, nic nie widzę. No let's go, idziemy do domku. Leave the mines. Teraz tutaj busikiem. Nie town, tylko bus stop. Do quarry trzeba będzie jeszcze przejść. Zbierzmy tutaj to, co możemy zebrać. Widzę, że jest jeszcze jakieś to. To, przetwory. Co z tych syropów się robi? Z tego chyba można ten... Też jakiś olej zrobić? Coś tam jak z tych przetworów dziwne. Stum. Dobra, jest i kawałek drewna. Super. I teraz dostaniemy tyle hajsiwa. Pierwsza, o drugiej... My pamiętajcie, że umrzemy. Ta... Godzina druga, ja zaraz kurde umrę. A ta jeszcze napieprza młotkiem. To dobra. Jade, carrot zostawmy. Frozen geode będzie nam potrzebny. Do czegoś. Na pewno do czegoś. Dlaczego to ja nie wiem. Przeczytajmy sobie jeszcze tylko tego zwojka. Może nam się przyda. Hello clock, noon sharp, last day of the season. Check out the bush above the playground. 12 o'clock, noon sharp, last day of season. Okej, okay. Coś jakieś podpowiedzi. No nieźle. Wyjmij tą żarówkę, bo ci piździe. Nie, on coś tam skrzeczy, bzyczy. Coś tam, nie wiem o co chodzi.